powinniśmy dawać 800 plus dla Ukrainy? Proszę pani, nie wiem. Moim zdaniem to nie, bo każdy powinien pracować. Ja nigdy nic nie dostawałam. A na przykład... Nawet rodzinnego, bo zawsze byłam za bogata. A nawet tym żonom, które na przykład mężowie wyjechali na front i teraz walczą? No to tu bym się zastanawiała, tak? No myślę, że ten warunek, że dzieci muszą iść do szkoły, to też jest bardzo ważne. No tak. I to mi się wydaje, że to jest no jak gdyby na takim miejscem selekcji, prawda? No chcesz tu być, no to posyłaj dzieci do szkoły, ucz je i wtedy tak. Bo teraz się pani obawia, że... Darmo to nie. Ale teraz może pani się obawiać, że na przykład niektórzy, że teraz wydają te pieniądze nie właśnie nie w odpowiedni sposób. Że teraz właśnie te, że dzieci muszą być w szkole. Tak, mi się wydaje, że tak. Że to jest taki podstawowy warunek, że dzieci muszą być w szkole. Że wiadomo, że to idzie dla dzieci, a nie i mieszkających tu w Polsce, a nie gdzieś tam na świecie. A co sądzi o tym, że 500 plus im wystarczy 800 właśnie dla Polaków, że tak rozdzielić to? Jeszcze raz. Że dla Polaków te 800 plus, a już dla Ukraińców 500 plus, że mniej. Nie, no tak już bym nie segregowała ludzi. A może powinniśmy im pomagać w inny sposób? Co pani proponuje? Proszę pani, na pewno nie to, co było, bo to trafiało nie tam, gdzie trzeba. A może te 800 plus zamiast na Ukraińców to powinniśmy wydawać na szpitale lub edukację? Co pani o tym sądzi? No szpitale to jest, wie pani, góra lodowa. Także no, może to też jest pomysł. A co z pani teraz sądzi o właśnie w relacjach Polski z Ukrainą teraz? No proszę pani, nie jest dobrze i nigdy nie było dobrze, tylko jest oficjalnie dobrze. No, bo pamiętam, proszę pani, swoją wycieczkę na tam południowy wschód, bardzo blisko Ukrainy, jak Ukrainka się odgrażała Polakom, mimo że Polacy wyremontowali starą cerkiew i dbali o to wszystko i tak dalej. Także to nie było wtedy przyjemne słuchać, jak ona no, traktuje Polaków. A to było lat temu, powiedzmy, naście. A nie obawia się pani konfliktu właśnie teraz, właśnie przez tą relację właśnie między Polską a Ukrainą, jaka się teraz robi, że... No, Ukraińcy powinni się przyznać do tego, co zrobili, proszę pani. Prawda jest taka, że nie tylko zabijali na Wołyniu, ale także ich komanda niszczyły Wolę i zabijali ludzi na Woli. A do tego się nie chcą przyznać. Także należy się przyznać, przeprosić i nawiązać nowe, jak gdyby, relacje. O tak, moim zdaniem. Czyli wypadałoby, żeby oni przeprosili. Tak, oczywiście. Tak uważam. No.